A gdzie ten artykuł? Nie. Urbanowe. Numer 40. Paryż, Grabarz, Komuny. Nie? Z 27 września do 3 października, czyli to jest ten poprzedni. No to zmieniając to kupcy porwa wodę nosi, bo kiedy się uchodzi. 20 września? Od 27 września do 3 października, bo oni tam dają daty początku i końca tygodnia. Tego roku, czyli to świeżutkie materiały są. Jak widzicie, trzeba korzystać z różnych źródeł. Nie. Nie. I brać z nich informacje, a nie propagandę. Gospodarka, jaka zamieniła się na gospodarkę koncesyjną? Ustawowo. Ustawowo, tak? Biegunka ustawodawcza. A poprzednia jaka była? Dokładnie. Nakazowa rozdzielcza, tak ją nazywano. Oczywiście. Czyli się nie zmienił. Nie zmieniło się na gorsze. Jest bardziej regulowana niż była przedtem. Jest bardziej regulowana, a teraz tak mówi się, że mamy, powiedzmy w tej chwili, wolność jakby polityczną. I że nie do końca, i to jest złe, ale że. Oczywiście remedium na to, lekarstwo na to, to jest do końca przeprowadzić dekomunizację, deubekizację, ilustrację. No? Wiele różnych ugrupowań zapisuje takie lekarstwo. Już z tych danych statystycznych widać, że jest sprawa nie a propos. Ale weźmy, proszę bardzo. Zwala się na postkomunę. Wszystkiemu winna postkomuna. Niedawno zresztą ktoś bardzo zacny skądinąd i w pewnych sprawach dobrze zorientowany mówi: komuna rządzi cały czas, no komuna właśnie deregulację przeprowadziła. Rakowski to była komuna i Wilczek. A to, co było po 89, doprowadziło do strasznej biurokratyzacji, zresztą łącznie z aparatem wykonawczym, co napisane na tablicy. I macie to u siebie. Proszę was, teraz jest propaganda. Proszę sobie zanotować. Propaganda obecnego reżimu, a to jak widzimy jest przez te ćwierć wieku. Jeśli chodzi o biurokratyzację, to się No tak, zmienia na gorsze. Tylko cały czas reżim biurokratyczny. proponuję na to recepty dwukropek. Po pierwsze, dekomunizacja, czyli weryfikacja polityczna. Po drugie, lustracja i deubekizacja, to znaczy dezubekizacja, bo to nazywają ustawa w tej sprawie. Dezubekizacji. No zaraz będziemy o tym mówić, ale na faktach, nie na hasłach. Dekomunizacji, czyli weryfikacji. I lustracja oraz dezubekizacja, czyli weryfikacja policyjna. No to usłyszycie. Pójdźcie na dowolny wiec obecnej opozycji. No, władza o tym nie mówi, ale swego czasu, jak była w opozycji, to też to mówiła. Jak najbardziej. A opozycja cały czas mówi: dalsza do dna, komunę żelaznym rozpalonym wypalić. No dobrze. To ja teraz mówię tak. A na ten grzech czeka, to już taki Teraz ja mówię,
zrobiono. Nie rozpraszajmy się, bo jak będziemy omawiać cały świat, to nic nie omówię. Ja teraz się zajmuję Polską. Przedtem mówiłem o świecie. To wtedy trzeba było pytać. Teraz mówię o Polsce. Ale nie było akurat tego tematu. No ale... Trzeba było mówić o dowolnym temacie dotyczącym sytuacji międzynarodowej. Teraz mówimy o wewnętrznej sytuacji. Po pierwsze, przez prawie ćwierć wieku, czyli przez 24 lata, już komuna nie jest u władzy. Proszę to zanotować. To są fakty. Przez 24 lata, czyli przez prawie ćwierć wieku, no już w roku będzie dokładnie, ćwierć wieku, komuna nie jest u władzy. A Lex Miller... Dalsza sprawa, zaraz, fakty najpierw ustalę. A potem będziemy analizować. Najpierw fakty. Fakty sprawdzalne. Ale fakty statystyczne dotyczące całości, a nie, że tam gdzieś w jednym szczególe to akurat było. Przede wszystkim, kto rządził w ciągu tych 24 lat? Miał władzę realną. Komuna. Komuna już, ale policzmy. Zaraz, chwileczkę. Rozróżnijmy pojęcia. Komuna przestała rządzić w 1989 roku. Znana autorka powiedziała, proszę Państwa. Telewizji nawet. W 1986. Ale to są ci sami ludzie, no oni się inaczej nazywają. Nie są ci sami, to już jest nowe. Ale Miller na przykład, to lepsze. Kolega, niech kolega zaczeka. Fakty, bo kolega wrzuca fakciki. A ja chcę. Fakty statystyczne, globalne. Nauczmy się myśleć syntetycznie. No to rząd Mazowieckiego. Analityczne myślenie tu nie wystarczy. Po kolei, po 1989 roku rządziła postkomuna, to jest SLD z przyległościami, lub postsolidarność. W tej chwili rządzi postsolidarność. I teraz, z tych 24 lat, postkomuna, czyli SLD, rządziła 8 lat. Do sprawdzenia rocznika statystycznego. Bo to po prostu jak jest odnotowane. Ale też nie... Proszę to zanotować. To są fakty, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to odsyłam do roczników statystycznych. To chodzi dokładnie o lata. Proszę zanotować statystykę. Nie będziemy dłubać, w których latach, bo to jest nieistotne. Postkomuna, czyli SDR. Jak to się nazywało? Później SLD rządziło 8 lat. To są fakty. Postsolidarność, a do postsolidarności zaliczamy i Platformę, przecież akcję wyborczą Solidarność z Buzkiem, z Czakowskim i Buzkiem na czele. Postsolidarność rządziła US. I Kaczyński to też postsolidarność, jak najbardziej. I Platforma też postsolidarność. Rządzi 16 lat. Myślę, że to... Proszę zanotować, jeżeli kolega kwestionuje fakty, to odsyłam do roczników statystycznych. Najpierw trzeba mieć wiedzę, potem metrykować. Platforma do postsolidarności ciężko zaliczyć. Przepraszam. Ja na sprzeczną się. Przepraszam bardzo. No. Robotnicy Solidarności wyparliby się. Nie wszyscy, niektórzy popierali, nie chodzi o to, co obecni robotnicy Solidarności. Tylko mówimy o podziale komuna i antykomuna, czyli Solidarność to jest podział historyczny do 1989 roku, a nie w tej chwili. W tej chwili te podziały są już w ogóle anachroniczne, to jest inna sprawa. Proszę nie włączać podziału niediagnostycznego w tej chwili. Kolega ma o tyle rację, że to są podziały pozorne, bo nazwa... Kolego, będziemy najpierw ustalmy fakty. Najpierw ustalmy pojęcia i fakty, a potem będziemy dyskutować, bo jak będziemy sobie dowolnie przypisać, no to wtedy zero informacji uzyskamy. Omawialiśmy informacje diagnostyczne i nie chodzi o informacje diagnostyczne, nie? Stereotypowo propagandowe. Ja tutaj nie uprawiam żadnej propagandy i nie wartościuję, zauważcie. Dla mnie postkomuna to nie jest negatywny stereotyp,
podobne po solidarność nie jest pozytywnym stereotypem. To jest ustalenie faktu. Dla jasności może to produktuje. Podział na komunę i solidarność w skali masowej to przede wszystkim ogół solidarności z przyległościami pomijam drobnice. Więc powiedziałem historię, który był realny do 1989 roku. Do okrągłego stołu. To jest podział, który funkcjonował w realnej sferze do 1989 roku. W systemie pookrągłostołowym, nazwijmy precyzyjnie, bo ten obecny system się wykrystalizował przy okrągłym stole. Możemy mówić o postkomunie, już używam tych stereotypów, ale definiuję. To nie jest u mnie stereotyp propagandowy. Propagandowy to dla mnie adiekcjonalny, ale to jest abstrahuję od tego całkowicie. Więc możemy mówić o postkomunie i postsolidarności. To znaczy, przez postkomunę rozumiemy, proszę to pisać, bo ja tą definicję będę operował i proszę mi tu nie rzucać innych sensów, bo wtedy się w ogóle nie będziemy rozumieć. Będziemy używać to samo słowo, ale w innym znaczeniu. To jest jak gęś z prosięciem zawsze. No już nie chcę wnikać, kto będzie gęsią, a kto prosięcie. To jest nieistotne. Używam gęsia, nie znaczka, Boże. Boże. Więc proszę was, w każdym razie, proszę was, komuna to te partia, czy ta partia, która wywodzi się z PZPR-u. Myśli SD, PSLD, SLD. No to jest. A jeszcze jest SDPL Borowskiego. Proszę bardzo, to proszę dopisać. Ja już tej drobnicy nie wiem. Ale jak PSL traktować w tej. No właśnie. No PSL jest przecież tą sytuacją ZSL. Proszę sobie. Jak najbardziej. Kurwa. Proszę dopisać. PSL. Ale ona nie jest główną siłą, jeszcze można więcej. Do solidarności, solidarność walczącą i tak dalej. Ja tu mówię o głównych siłach. Tak jak w sytuacji drobnicy można tu mnożyć. Główne siły to jest postkomuna, już używając tych pojęć, tylko definiując je precyzyjnie i nie używając roli stereotypów propagandowych, że to jest coś B albo C. To jest określenie, to są te. Ta partia właśnie jedna główna, która wywodzi się z PZP. Czyli obecnie jest koalicja postsolidarnościowo-postkomunistyczna, no bo z PSL, nie? Pana, zaraz do tego dojdziemy. To jest jedna. Postsolidarność, natomiast to też zdefiniujemy. Postsolidarność. To te partie, które wywodzą się opozycji do 1989 roku, czyli głównie z obozu Solidarności. Nie rozdrabniam się tu na jakieś detale. Czyli mamy po 1989 roku przejęła władzę postkomuna i postsolidarność. Czyli można wyliczyć, że jest masa partii, OKP. Normalnie możemy w nieskończoność wyliczać, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby istotę rzeczy złapać, a nie szczególiki. Bo my jesteśmy wpakowywani przez media w szczególiki, po to, żeby się w nich zgubić.
A mnie tu chodzi o to, żeby złapać istotę rzeczy. No więc post komuna rządziła 8 lat w ciągu tych 24, a post Solidarność, szeroko rozumiana, 16 lat, czyli dwa razy dłużej. A teraz? Post Solidarność przecież. A przecież PO, a PSL, no. PSL jest przystawką. Nie ona ma główny tak. Ta partia ma 100% koalicyjną zdolność. Tak. No to. I w żadnej koalicji nie gra pierwszych skrzydł. Chodzi skąd ona się odwoła. Ale wiele można wskazywać. No ja bym powiedział, że to jest mniej wniesione. Nie wnikajmy w szczegóły, bo się zgubimy. Chodzimy na te siły, które dominują, które dyktują sprawy. Polityczne, a nie tylko walkowską. Walkowską. I to jest sprawa marginalna dla realizacji celów politycznych. I teraz słuchajcie, podyktuję to. W tej sytuacji hasło czy postulat walki z komuną, alias postkomuną, na jedno wychodzi, załatwia co najwyżej 1/3 rozliczeń za ostatnie 24 lata. To najwyżej 1/3. I odwraca uwagę od 2/3. Czyli jest to manipulacja odwracająca uwagę od istoty rzeczy. No bo przepraszam, jak ktoś się wychodzi z Solidarności, to już pewnie chwyci walka z komuną. Przepraszam, on powie, ja siedziałem w więzieniu za komunę. Czyli tak. Czekcie się ode mnie. Postulat walki z komuną. Na tym przegrał, proszę was. Giertych. Postulat walki. Giertych, jak zaczął głosić hasło walki z komuną, to się skończył. Bardzo prosty argument. Ja wspomniałem wywlekanie profesorowi Giertychowi, żeby był w tej radzie przy generale Jaruzelskim. No bo ostatecznie profesor Giertych nie grał pierwszych skrzypiec. Tylko grał młodzi, ale bardzo prosto im mówiono. Co? Jak myśmy siedzieli w więzieniu komunistycznym, to co byście robili? I tym argumentem walili każdego, jako mógłbym tak. Jak martyrologia decyduje, jak decydują podziały sprzed ćwierć wieku, już dzisiaj anachroniczne, zaraz do tego przejdę. No to w takim razie kto więcej siedział? No i żadne ściekanie się i ujadanie na mnichnika nic tu nie pomoże, bo mnichnik siedział więcej w więzieniu od tych, co na niego ujadają, albo w ogóle nie siedzieli. No więc proszę was, to jest manipulacja. Postulat walki z komuną jest manipulacją, bo odwraca uwagę od głównej części przekrętów, przestępstw i zbrodni dokonanych w ciągu tych 24 lat. To są fakty. Mało tego. Z punktu widzenia cywilizowanego systemu prawnego, tamte przestępstwa, no, przedwojną w dobrym polskim przedwojennym kodeksie. Po 20 latach się przedawniały nawet zbrodnie. Czyli jeżeli ktoś chce tamte rzeczy ścigać, to musi zerwać z całą polską tradycją prawną. Przejść na azjatycki system. Ale tam jeszcze a te z tych 20 paru lat się nie przedawniły. To są aktualne sprawy. I od tych trzeba prędko odwrócić uwagę, skierować nam odległą przeszłość przy pomocy haseł odpowiednich, żeby broń Boże tu nie rozliczyć. No a teraz słuchajcie, no i ktoś powie tak, no dobrze, ale całe zło jest dlatego, że nie rozliczono do końca komuny. No to proszę bardzo, jak to funkcjonuje po kolei.
Po pierwsze, hasło, mówi się, no jednak te rządy solidarnościowe, no może to dobrze, dodamy jakąś lustracji, jest to, obowiązuje ustawa lustracyjna i to bardzo szeroki zakres personalny obejmuje i ona jakoś tam działa. Lustracja, jest ustawa dezubekizacyjna, która pozbawiła dużej części emerytur, tej uprzywilejowanej części emerytur funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa. To by coś tam robiono. No ale mało, trzeba jeszcze do tego dodać dekomunizację. W młodym pokoleniu to nie wiem, na czym by to mogło polegać. Chyba na badaniu generałów. Tak jak w ustawach norymberskich badano, kto miał tam dziadka czy babkę, Żydówkę w rozumieniu ustaw norymberskich. To trzeba badać. No zresztą to nie jest abstrakcja. Znam jeden przypadek taki medialny, gdzie jeden z czołowych lustratorów, dezubekizatorów, mniejsza nazwisko, bo takich jest więcej, tłumaczył się, odcinał od swego dziadka, który był majorem w SB. To było żenujące dla mnie widowisko. Odluwanie swego dziadka, odcinanie się. A jeszcze bardziej żenujące było, że on się czuł zobowiązany do tego, czyli ci, co do tego niejako zmusili, to jeszcze bardziej nieapetyczne. A jeszcze była taka postać sędzia Andrzej Kryże, któremu wyciągali ojca, stalinowskiego sędziego, i że sam coś zabrał w 1970. Proszę pana, nie, ale tu dwie rzeczy niezależne. Raz, wyciąganie mu ojca, bardzo nieapetyczne. Drugie, wyciąganie jemu. No zaraz, on, czy to nie jest ten sędzia, co skazywał Komorowskiego za udział w demonstracji 11 listopada? Czy to przypadkiem nie ten sędzia? No już nie gwarantuję, ale był taki przypadek. I to sędzia, który był w prawie wiceministrem w ekipie Pisowskiej, tak. Proszę was, teraz ja, żeby była całkowicie jasność, to podyktuję. Po 24 latach trzeciej RP nawoływanie do dekomunizacji, lustracji, nawet deubekizacji, tak mówię tymi nazwami, jest przestarzałym anachronizmem. Po 20 latach nawet zbrodnie według polskiego przedwojennego ustawodawstwa się przedawniały. Służącym do odwracania uwagi od współczesnych przekrętów, przestępstw i zbrodni. To proszę sobie podkreślić, żeby ktoś źle nie odczytał tego, co ja za chwilę powiem. Uwagi od, no nazwijmy to ogólnie, złego, które dokonało się w ciągu ostatnich 24 lat. I nie uległo przedawnieniu. No ale to może i teraz. No kolega, to nie tylko uważanie. I to proszę podkreślić, dlatego że za chwilę ja powiem takie rzeczy, z których by ktoś mógł wyciągnąć wnioski, że ja nawołuję jeszcze głębszej lustracji, dezubekizacji, dekomunizacji. Więc proszę was, nie tu tylko to, co za chwilę powiem, będzie tylko świadczyło o obłudzie tych, co przeprowadzali trzecie RP. Lustrację, dezubekizację i tak zwaną dekomunizację, chociaż
z tym, co już jest naciągane. To tylko propagandowo najwyżej trochę próbowałem. Więc słuchajcie. I to jest wszystko do sprawdzenia w internecie, w aktach normatywno-prawnych. Żadnej weryfikacji politycznej. Proszę pisać, to jest ważne. To będzie sam smaczek, na który nie zwracają uwagi. Obecni lekarze życia społecznego. Żadnej weryfikacji politycznej w nawiasie dekomunizacji. Zamiast przecinek. Lustracji. Ani dezunekizacji, tu używam tych terminów kolokwialno. Nie podlegali i nie podlegają dwukropek. I to jest wszystko do sprawdzenia w odpowiednich aktach normatywno-prawnych. Nawołuję do sprawdzania tego. Po pierwsze, funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej, którzy nie byli w SB. Dezunekizacja dotyczy SB-ów. I tam jeszcze podobnych służb, ale nie Milicji Obywatelskiej. I funkcjonariusze MO, tylko przemianowali się na funkcjonariuszy Policji, się zmieniono i żadnej weryfikacji nie podlegali. Jak z SB ktoś chciał przejść do Policji, to podlegał. Była komisja weryfikacyjna. Nie znikam w sprawę wartości tej weryfikacji, bo nie o to mi tu akurat chodzi. Chodzi mi o to, że funkcjonariusze MO nie podlegali ani weryfikacji, ani lustracji. Nie muszą się spowiadać w tych deklaracjach lustracyjnych, jak kandydują gdzieś, ani weryfikacji politycznej, która była w 1990 roku, ani lustracji, ani dezubekizacji. Ci nie dostali po kieszeni. Przeszli miękko. Po drugie, lustracji nie podlegali i nie podlegają agenci Milicji Obywatelskiej. Proszę to sprawdzić. I ktoś, kto był agentem MO, a nie SB, chociaż to był, no zaraz będę mówił, co to było, a będę tu mówił jako świadek historii. Proszę was, to po prostu nie musi się spowiadać. Proszę to wszystko sprawdzać. Nie nawołuję do zadawania pytań tym, co głoszą hasło lustracji, bo to będą pytania złośliwe. Ale jak ktoś chce, może zadawać. Tylko nie nawołuję, żeby to sprawdzić. To, co ja w tej chwili. A więc one podlegają. Dalej. Ani weryfikacji politycznej, ani lustracji nie podlegali, nie podlegają sędziowie, z wyjątkiem funkcyjnych. No jak ktoś ma tam wysokie stanowisko, no, powiedzmy prezes sądu, no to musi się spowiadać, czy był agentem, ale tylko SB. Albo tych wojskowych formacja, ale nie. Ani profesura. Z wyjątkiem funkcyjnych. Dziekan to musi się spowiadać, ale już kierownik katedry, kierownik zakładu nie musi. Jeśli
się zastanawiam, jak świętej pamięci profesor Andrzej Garnicki ksywa Krasnolud, czy on się spowiadał, czy nie? No nie musiał. Ale był dziekanem trzykrotnie. A nie tak jak historia. To nie wiem. Się spowiadał w kościele. Nie, nie sądzę. Ale modlitwał się. Nie był z tych. Słuchajcie, to są główne trzony państwa. Policja, sądy i wychowanie. One są nieruszane w ogóle. A teraz, no, można powiedzieć, no bo to. A polityczne. To nie takim szyku zwartym przeszli sobie te 25 lat? Absolutnie. Absolutnie. Z wyjątkiem, no, tej czubka góry lodowej, co wystawał, to tych tam. Ci się muszą spowiadać. I koniec. Był postulat, że was, i to nawet przegłosowany wspólnie i przez PiS, i przez PO, żeby całą profesurę lustrować, ale to padło. Chyba w Trybunale Konstytucyjnym. To zostało utopione. I już nie powracano do tego. Tam mówili, że ktoś nam pisał pracę doktorską, czy magisterską, czy habilitacyjną pod kierunkiem takiego, a takiego komunistycznego profesora i wyszło, że ci, którzy chcą lustrować, sami pisali w PRL-u pracę i sędziowie. No, to oczywiście, ale to nie mówię o lustracjach. Specjalny centralizm. A teraz proszę was, no, jeżeli ktoś na to powie, no bo dobrze, ale milicja obywatelska, tak jak mówię, to była apolityczna policja, tam złodzieiła pani bandytów. No to ja wam teraz powiem, jak było naprawdę. A o czym lustratorzy jakoś zapomnieli dziwnie. Słuchajcie. Kto? No możecie sobie to nawet napisać. Jeżeli ktoś twierdzi, że milicja obywatelska w PRL-u muszę to zapisać. To jest ważne. A to są fakty. Jeżeli ktoś twierdzi, że milicja obywatelska w PRL-u była apolityczna, a tak twierdzono wtedy, żeby milicji nie lustrować. A i nawet nie weryfikować politycznie. To trzeba pamiętać, że dwukropek. To będą same fakty nagie. Po 1956 roku, dopisać proszę, po 1956 roku Służba Bezpieczeństwa była tylko jednym z pionów Milicji Obywatelskiej. Do sprawdzenia. Zresztą w mojej książce, ja ją nazywam Czerwonej, w totalnej wojnie informacyjnej na dzieje PRL, to jest tam dokładnie wszystko opisane. I to tak wygląda, jak... Ale to jest mało. To jest tylko... SB wchodziła w skład MO. Tak, a MO nie było lustrowane. No tak, tylko ten dział. Ale zaraz. To na tym nie koniec, kochani. Bo to ktoś powie, no to jest formalistyczny, żeby nie powiedzieć, że biurokratyczny punkt widzenia. No to tylko tak, na porządku przytaczam. Teraz, kto, to proszę sobie zapisać, kto niemiłosiernie lał na ulicach demonstrujących politycznie, czy nawet gospodarczo ludzi w okresie PRL? Kto? SB? Nie zajmowało. Znowu, bo integralną częścią milicji obywatelskiej. Zmotoryzowany odwód. Zmotoryzowany odwody milicji obywatelskiej. Słuchajcie, mogę wam tu powiedzieć, bo oczywiście jak takie rzeczy mówi ktoś z obozu solidarnościowego, to można powiedzieć tendencyjny, może samoberwa. Ale ja wam tu powiem jako świadek historii. Otóż jako zastępca komendanta dzielnicowego ORMO do spraw politycznych, tu w dzielnicy Warszawa Śródmieście, gdzie gro tych rzeczy się odbywało. A jak wam już mówiłem,
A ten Bożka się zorientowała, że milicja jest nielojalna wobec niej i wobec tego próbowała do kontrolowania nieprawidłowości w milicji obywatelskiej używać oszustwa. Wobec tego jeden z moich podkomendnych ormowców, który poszedł właśnie obserwować działania milicji, a późniejśmy to przekazywali do Społecznego Komitetu do Spraw Ormo, który był najwyższą władzą w danej dziedzinie, bo był organizacją społeczną. Ani milicja, ani MSW nie miała nad nami żadnej władzy. Faktycznie byliśmy formalnie niezależni. Działaliśmy na podstawie swojej ustawy. Mówię o tym okresie, kiedy ja działałem, bo tam różne były okresy w historii ORMO. A partie nie podlegało? Formalnie nie podlegało nikomu i nie było Komendy Głównej ORMO. To był zbiór wojewódzkich organizacji. Cały na tym sterowałem. Zaraz wytłumaczę, w jaki sposób. Otóż było takie prawo zwyczajowe, niepisane, że na przewodniczącym Społecznego Komitetu do Spraw ORMO, to była najwyższa władza w Warszawie, stołeczny województwa, wojewódzki komitet do spraw ORMO. Przewodniczącym tego komitetu zwyczajowo, to nie było w ustawie zapisane, ale zwyczajowo był sekretarz organizacji partyjnej, ale nie sekretarz administracyjny, bo ten już mógł się zwąchać z milicją i z biurokracją. Tylko sekretarz organizacyjny. Czyli ORMO miał faktycznie władzę. Sekretarz organizacyjny to jest ten, którym podlega organizacja partyjna, a nie administracja. I tutaj była realna walka o władzę w PRL-u między aparatem partyjnym i aparatem administracyjnym. Gdyby nie ta walka, to ani Solidarność by nie powstała, ani by się to wszystko tak łatwo nie załatwiło. Ja to obserwowałem cały czas, obserwacja uczestnicząca. I tu jako świadek historii mogę was informować, jako właśnie osobowa źródła informacji. No i proszę was, ten ormowiec wysłany tam przeze mnie, żeby obserwował, co też tam milicja wyprawia, ona przekraczała tam często swoje uprawnienia. No to się każdej policji zdarza. Ale partia Nieboszczka widziała poprzez na te paluszki. No i miałem raport, kochani, od ormowca, który poszedł tam oglądać, że zomowcy leżącego demonstranta tak lali, żeby go pewnie zabili. To jest oficjalny raport. Gdyby mu nie wypadła legitymacja majora Służby Bezpieczeństwa. Proszę sobie wyobraźcie. Rzadzie, co tam się działo. No to tak, nie, ta legitymacja być może uratowała życie. Ale i on zytołami zaczęli nagle płakać, czy co? Nie, nie, no przestali go bić. Poszli na następnego. No tak. Ale oni się nacięli, starzy. Ale nic im za to nie było. Takim znaczy myśmy to oczywiście złożyli w raporcie do naszej władzy, Społecznego Komitetu do spraw ORMO. Musieli na tym szeregę są. I no, sekretarz partyjny wezwał na dywanik. No, to się wtedy nazywało szef dzielnicowego Urzędu Spraw. Jeszcze jest taka jedna sprawa. Ale oni już wtedy spiskowali przeciwko partii na całego. I zauważcie, pierwsza sprawa, którą jedna z pierwszych, no już nie powiem, na pewno, czy to była enumeratywnie pierwsza, ale na pewno jedna z pierwszych ustaw w Sejmie w 89 roku likwidacja ORMO. A kto to zrobił? I tu wam powiem hipotezę. Oddzielam fakty, o których mówię od hipotezy. Teraz mówię hipotezę, którą możecie sobie zapisać albo nie. A w każdym razie hipotezy nie dyktuję. Bo to jest tylko hipoteza. Agenci milicji obywatelskiej prowadzeni przez skorumpowanych funkcjonariuszy za tym stali. Podpuścili Solidarność,
którzy pojęcia zielonego nie mieli o tych sprawach, a nie wiem, czy ich do dzisiaj mają, podejrzewam, że nie mają. Panie opuści, bo nie wiedzą, co czynią, mogę powiedzieć. Najważniejsza sprawa, no. Przebudowa gospodarki. Nie tego czeka. Nie, najważniejsza rzecz zlikwidować. Kto był w tym zainteresowany, skorumpowani milicjanci i ich agentura. Bo myśmy patrzyli na ręce. I to profesjonalnie, a nie politycznie. Oni się tego najbardziej bali. Politycznych ataków się nie bali. Mówili, my jesteśmy apolityczna. Milicjanci, czekajcie, nie, koniec na tym. Druga sprawa, kto urządza ścieżki zdrowia? Na komendach, komisariata. Milicja. Nie? Nie SB. Milicja lała. I to lała teraz nie miał świadczenia. Tak, tata mi opowiadał, bo tak zlali, że matka go innego odebrała. Cały dzień. Tak. Pamiętam. Ale to jest relacja z kanału opozycyjnego. Potwierdzam jako Sturmbannführer Orbo Polizei do spraw politycznych. Całkowicie to potwierdzam. Myśmy właśnie z tym starali się walczyć. Ja nawet wykład. Partia nakazała wysłuchać mego wykładu w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych, gdzie ja te rzeczy piętnowałem, mówię. W ten sposób się robi wrogów. Boleją wszystkich. Oni lali jak leciało. A jeszcze była co jest poważnym błędem profesjonalnym. Jeszcze była kwestia, zwłaszcza jeśli chodzi o wyszkolenie zomowców. To znaczy się mówiło, że bardzo wielu zomowców, jeśli nie ci na dole wszyscy, byli po jakichś środkach odurzających. Tego, to się nie potwierdzi. Nie ma pan na to dowodów, niech pan nie mówi. Myśmy też to starali się badać, ale dowodów żeśmy nie zdobyli. Więc ja proponuję się ograniczyć do tego, na co mamy dowody. Dalej proszę pana. Kto w terenie, czyli przede wszystkim na wsi, spisywał numery samochodów, to proszę zanotować, bo to są fakty, które sam ustalałem. Spisywał numery samochodów, które podczas sumy stały przed kościołem. To były konkretne akcje. Na wsi nie było służby bezpieczeństwa, w małych miasteczkach też nie. One dopiero były w takich większych miastach. Trochę większych. To robiła Milicja Obywatelska i jej agentura. Proszę to zanotować, to są akty. Milicja Obywatelska i jej agentura. Zmykom się nie chciało fatygować, zresztą nie mieli takich możliwości, żeby tam w niedzielę obstawiać wszystkie kościoły. Gdzie trzeba. Jak ktoś o tym wiedział, że chodził do kościoła na piechotę albo jechał rowerem. Te informacje w zasadzie miały służyć partii, a przekazywany był do 4 departamentu. Tam już było, oczywiście, SB to otrzymało. One były przekazywane. I mogę wam powiedzieć jedno. Do 4 departamentu przekazywali. A do partii różnie. Do partii różnie. Do partii poszło najczęściej z 4 departamentu. Chyba, że chodziło o wykrywanie ludzi partyjnych, którzy szkodzili na mszę. No właśnie. To o to chodziło. Tak. To nie chodziło o opozycję. Bo zbieranie informacji, że opozycjonista ma sumie, no to można powiedzieć. To trywialne stwierdzenie, no to po co utrzymywać taki wielki aparat do tego. Chodziło o szpiegowanie członków partii, a ściśle mówiąc kadr partyjnych. Bo znowu, na podstawie materiału z Komitetu Stołecznego w Warszawie. Według danych partii 70% członków PZPR chodziło regularnie do kościoła. Takie były czasy. W tej chwili dominikantes jest 40% według kościelnych badań. A wśród członków PZPR było to 70%. To jest już członków PO. Znaczy zaraz, 40%, ale zaraz, te 40% to jest członków partii jakiej? Nie. Ja to wtrąciłem. Teraz według badań kościelnych
katolików 40% uczestniczy w mszy świętej, a członków PZP uczestniczyło 70%. To ze źródeł kościelnych pierwszy, a drugi ze źródeł partii. I teraz jak to rozwiązano, słuchajcie, jak ktoś mi opowiada... Ja rozumiem, ale jaki to był procent w stosunku do całego społeczeństwa? Bo jeżeli całe społeczeństwo przestało chodzić do kościoła, to to nie ma nic wspólnego z tym, czy to byli członkowie partii, czy nie. Jest to nie, w czasach PRL-u dominikantes globalnie było 50%. Większość chodziła. Czyli wśród partyjnych był większy procent. No, o to mi chodziło. No tak, 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 tak. No, chodziło, bo to jest zobaczcie, słuszne. Generalnie chodziło 52%, więcej niż teraz, a teraz 40%. No tak, zbawiam obrączkę. A partyjnych chodzi o 70%. I to mówię na podstawie partyjnych danych. I teraz słuchajcie, co jest najciekawsze. To było najbardziej bieżąca część społeczeństwa z tego wyniku. Właśnie. Tak, tak. I dlatego partię rozwiązano. I teraz się na nią pluje. A skąd te dane są? Partyjne. Skąd te tu społeczeństwa? Ja po prostu, no, proszę pana, jak oni tam do kościoła, to te dane musiały być. Słucham? Chyba te dane były z tej milicji, nie? Która tam sprawdzała, kto będzie do tych kościołów. Oczywiście. Agencje moje i funkcjonariusze. No funkcjonariusze to może być zbyt znani, ale agencje, no oczywiście. Ale czyli tą samą metodą, co... Agenci to znaczy tajni współprowadzili współpracownicy. No. No tak, nie, tak. Bo agent to tam jest ich tam, nie wiem, trzech czy czterech w państwie, no więc dlatego pytam. Nie, nie, no TWMO po prostu. No, tak, TWMO, mówiąc urzędowo. Przedtem to się nazywało osoby zaufane. Orbo nie uczestniczyło w tych spisywaniach numerów samochodu? Nie, oni nie mieli zasobu. Nie, to nie należało do naszych, zadań należało pilnowanie milicji, żeby nie robiła rzeczy zabronionych przez partię. A w latach, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy ja byłem w tej funkcji wyborczo, zabronione były takie rzeczy. Ale nie robiła. No już nie słuchała partii wyborczej. Gdybym ja to wiedział, to bym się Solidarności do PZP przeniósł. A mój wujek z Rzeszowa... Ja mogłem rekomendować. A mój wujek z Rzeszowa... A zresztą... Drogi kuzynie, szlacheckie pochodzenie za czasów towarzysza Jaruzelskiego było bardzo dobrze widziane w PZP-erze, żeby kuzyn wiedział. Ja jako lektor partyjny się nieraz chwaliłem i też, że mówiłem, wiecie towarzysze, że Jaruzelscy są powitowatymi przez poskrupalskich koseckich. Jeszcze się wyzłośliwiałem, trochę tak można powiedzieć, bo niekoniecznie precyzyjnie, żeby wiecie, że Herbów to albo w czerwonym polu, albo w niebieskim. Ja jestem, mówię, to właśnie indyferentny, bo mój chleb prawie się ani w czerwonym, ani w niebieskim. Złoto-żółte. Więc nie mówię obiektywnie. Ale twierdzą niektórzy, ja nie wiem, bo nie jestem heraldykiem, że te w czerwonym polu to za zasługi bojowe, a te w niebieskim to za biurokratyczne, dyplomatyczne. I no i mówię towarzysze, a herb jaruzelski czy polu, to w jakim polu? No, niebieski. Niebieski. Tak, tak. Kruch, czarny, zezwolony. Tak, tak. No takie były numery, no kiedyś w wojsku. A żółto-niebieski? W organizacji partyjnej w Wacie, i to ważne organizacji, miałem prelekcję o 20 roku. I potem pokazałem, jak to było. Patrzył do mnie podpułkownik i mówił, ja jestem drugim pokolenia generała z Łapowskiego. Był bardzo zadowolony. Po raz pierwszy ktoś porządnie 20 rok na świecie, więc jak ktoś mówi, w ogóle było za komuny, po 20 roku mówi, nieprawda. Po pierwsze, jako lektor partyjny mówiłem prawdę. Po drugie, opublikowałem na ten temat artykuł w Wojsku Ludowym. Mogę wam dostarczyć. Dziś można przedrukować bez zmian. A mój wujek, który był dyrektorem, już nieżyjący od 13 lat, był dyrektorem sieci liceów i techników w Rzeszowie, nie musiał być partyjny, to do kościoła jeździł na jakąś wioskę
bo słyszę. No więc właśnie, tutaj jak ten problem uczestnictwa, czynnego uczestnictwa w życiu kościoła, w praktykach religijnych, rozwiązano to tak. Rozwiązano to tak formalnie, że regularnie nie wolno było uczestniczyć w praktykach w elicie partyjnej, to znaczy po pierwsze funkcyjnym, no, aparacikom partyjnym, po drugie tym członkom partii, co był, to jest jeszcze rozwiązanie z czasów Gomułki, którzy mieli wyższe wykształcenie. No więc tam konkretny przypadek, to zresztą był tajny działacz Ligi Narodowo-Demokratycznej, też oczywiście do partii, ale miał, był pracownikiem technicznym na uczelni i mówił, no, urządzono im zebrania akurat o tej godzinie w niedzielę, kiedy była suma. Tak, żeby dorzucinali na sumę nie chodzili. I on, jak się zbliżała godzina, powiedział, towarzysze, przepraszam, ale ja jestem ten czarnoroboczy, ja mam tylko maturę, ja a suma jest, ja muszę na sumę. Nawet nie miał pomnienia żadnego. To już było za tak jest. Matematyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Tak jest. A czy była, a czy była, nie była, nie była jakaś, jakiś dokument, jakaś ustawa, która mówiła o tym, że nie wolno chodzić tam członkowo? Nie, to były partyjne dyrektywy, nie, nie ustawowe. Aha, czyli party, ale były jakiś dokument na to, że nie wolno, czy to były takie zalecenia bez żadnej kary? To znaczy, ja je znam z ustnego przekazu. Aha. No bo na piśmie, nie, na piśmie tego nie widziałem. Bo ja pamiętam te czasy. Na piśmie tego nie widziałem nigdzie. Owszem, każdy się bał własnego cienia i starał się unikać, żeby go ktoś widział. To już... Ale na dobrą sprawę wszyscy chodzili. No słuchajcie, jak ja już później, jak powstał Grunwald, ja byłem funkcyjny w Grunwaldu i nawet w ostatnim okresie byłem pierwszym sekretarzem BOP przy Grunwaldzie, to ja już sobie chodziłem normalnie, dialogowo, mówię towarzysze, z dialogową, partyjni są w mniejszości, no to ja do moich obowiązków służbowych, ja byłem aparatczykiem Grunwaldu i nikt mi nic, no to nie robił, muszę chodzić wtedy. No więc słuchajcie, to jest dalsza sprawka milicji obywatelskiej. A teraz, co się stało z dokumentacją na TWMO? Myślicie, że są IPN? No nie, IPN nie ma do nich prawa. One są w dyspozycji policji. Oczywiście, no nie ma podstaw, żeby IPN się domagał, tylko jest miejskie. A jak funkcjonariusz SB się przeniósł do innego pionu milicji zawczasu razem z agenturą, to jest objęte tajemnicą państwową i nie ma nic do tego. No ale teraz słuchajcie, no przecież 80% tego aparatu bezpieczeństwa to było MO, a SB to było z przyległościami najwyżej 20% i to w szczytowym okresie rozwoju. To warto zanotować. W archiwach policji. To znaczy teraz są w archiwach policji obywatelskiej, tak? Policja jest policja. Ja sobie żartuję przecież. Nie jest obywatelskiej. I teraz słuchajcie, dam wam przykład z czasów rządu AWS-u. AWS był, on przeprowadził tę ustawę lustracyjną przecież. Później to modyfikowano, ale po raz pierwszy do AWS-u ona weszła. I wicepremier Tomaszewski, to był numer dwa po Czerwieskim. Wicepraw wewnętrzny Tomaszewski zaczął grzebać w archiwach policyjnych. Mówił Józef Tomaszewski, tak? Ja już nie pamiętam jego imienia. Krótko grzebał. Bardzo krótko, bo natychmiast go oskarżono o kłamstwo lustracyjne. Tak, tam mówił. Nic nie znaleźli, tylko go oskarżyli medialnie. Ja zaraz powiem, jak to dalej szło. Oskarżyli go w mediach. Tak, biskupa.
Tak jest. I proszę was, natychmiast go w mediach oskarżono o to, że o kłamstwo lustracyjne tak zwane. Krzakleski i Buzek powiedzieli, w takim razie do wyjaśnienia poszło on ze stanowiska, żeby tam nie grzebał, gdzie nie ma. Opinia publiczna do dziś nie została poinformowana, że Tomaszewski został całkowicie oczyszczony. Po cichu się odbył proces lustracyjny. On został oczyszczony, ale już do polityki go nie wprowadzono. Mógł za dużo wiedzieć. Ale on tam coś zdążył sobie naczytać w tych archiwach, czy nic? Tylko próbował go poczytać. Ja nie wiem, to ja go trzeba pytać. Jak chyba coś naczyta jednak jego z wyrzucić. Nie wiem. No, w każdym razie na pewno się boją tego. Do polityki go nie wpuścili, ale oczyszczony został całkowicie. Czyli oskarżono go bezpodstawnie po to, żeby usunąć ze stanowiska. Tak zaczął grzebać w tych archiwach policyjnych. I teraz wam powiem hipotezę. Boją. Analizujcie na wszystkie boki i strony. To jest tylko moja hipoteza. Komunikat na rynku. Kto najgłośniej i najbudniej domaga się lustracji, dezubekizacji, dekomunizacji? No jak myślicie? Skorumpowani byli funkcjonariusze MO i agentura MO, bo wie, że IPN nie ma dostępu do tego. No ale żeby podsumować tę sprawę, jeszcze raz podkreślę, że domaganie się tego dzisiaj jest przede wszystkim anachronizmem. I żeby ktoś nie myślał, że ja postuluję coś takiego. Tylko mówię, proszę bardzo, dlaczego nic z PiS-u tego nie postuluje? Co, nie wiedzą o tym? Dobrze wiedzą. Bałem się. To kolega powiedział. To kolega powiedział, ja nie chcę nic sugerować, bo generalnie uważam to za anachronizm. Tylko chodzi mi o to, jak się tłumaczy społeczeństwo tymi hasłami. I proponuję jedno, do tych tłumaczących społeczeństwo się nie dołączać. Profesura, no jeszcze żeby z profesurą, bo kochani, przecież treść trzeba zmienić studiów humanistycznych, a nie osoby. Przecież proszę was, no co, powyrzucacie wszystkich tam ramach dekomunizacji, lustracji, etc., etc. I przyjdą następni, którzy mają wiedzę dokładnie taką samą. No właśnie tu kolega przypomniał, że pewien wybitny dekomunizator, lustrator, etc., no jak tam kiedyś Helikop cytował, to ktoś to jest marksista, a ja na to mówię. No bo poza Kulem i tam ewentualnie ATK i seminariami duchownymi, to jest powiedzenie krótkie, zresztą na Zachodzie, od Łaby do Seulu filozofia jest tylko na Kulu. To powiedział pan Bartoszewski w niemieckiej telewizji, słyszałem, jak on to powiedział, pięknięcy uratowani. I teraz słuchajcie, co z tym wszystkim zrobiło? No Niemcy co zrobili, bo oni w Enerdówku mieli podobną sytuację. Proszę was, no dam wam przykład, ale on jest typowy. Jak potraktowano profesorę postenerdowską? Mam akurat rozeznanie z takiego Instytutu Politologiczno-Dziennikarskiego, który współpracował z analogicznym wydziałem, który nastał i tym kanałem dostałem źródłową informację, jak to wyglądało. Przyjechali ludzie z telefonu i powiedzieli tym nerdowcom, byście tu uprawiali pseudonaukę. Nic nie warto. I tam było 107 pracowników, zostawiono tylko chyba 4 osoby. I to zostali sprzątający. Nie, ja mówię o naukowych, tych dydaktyk, no naukowych pracowników. No właśnie, to jest ciekawe.
jedną panią profesor zostawiono, bo płaka. A wtedy cholernie zależało w dobrych stosunkach z Polską, więc ta Polka została jako uprzywilejowana mniejszość. Już sobie wyobrażam, jakie to antypolskie nastroje oddolne musiało wywołać, ale to jest tylko moja hipoteza. Więc ją zostawili. Zaczynał, powiedzieli, no, na próbę zostawimy, może pan jest taki młody, może jeszcze z pana się da zrobić naukowca. I dwóch starych profesorów, którym zostało już mniej niż 2 lata do emerytury. Niemcy to jest państwo prawne, więc im powiedzieli tak. Degradujemy was do rangi asystentów czy starszych asystentów, ale siatka płac RFN-owska przyszła, więc taki nawet starszy asystent to zarabiał tyle, co profesor Wendertówka, ale Wendertówku lepiej zarabiali jak PRL-u. Zostawiamy wam pensję, tylko was degradujemy do rangi pomocniczych pracowników naukowych, ale jedno wymaganie. Żebyście się nie pokazywali na uczelni, żeby studenci nie myśleli, że my takich nieuków tu zatrudniamy. Na uczelni możecie się pokazać raz w miesiącu, w lekturze po pieniądze, tak. I więcej, żebyśmy... Czyli martwe duże w ogóle. No, to nie ma, to w takim razie na tej uczelni? Taki z RFN-u. A, z RFN-u. No niestety, słuchajcie, to wiadomo, dlaczego niestety Polska nie miała takiej RFN-u. Opcji nie miała. Nie miała RFN-u. Ale oczywiście profesora. Postpererowska cała taka była, to proszę was, bała się sprowadzania z Zachodu. Przecież jest do dzisiaj Uniwersytet Polski na Ojczyźnie. Jego stopnie nie są uznawane do dzisiaj w Polsce obecnej. No niedawno była cała afera w Komendzie Głównej Policji, bo ktoś, kto zrobił doktorat i habilitację na tym działającym do dziś Uniwersytecie, zachował ciągłość nauki przedwojennej i rozwijał ją na bazie zachodnich standardów. Przyjechał tu, wykładał, szkolił policjantów i cała nagonka na niego była, bo okazało się, że my nie uznajemy tych stopni tytułów. No to co? Profesura tutejsza broni swojego monopolu. No, a nowoczesną naukę to my musimy prywatnie rozwijać. Z uczelni, no jeszcze przez sympatię do mnie, koledzy pozwalali mi w ramach moich seminariów dyplomowych, magisterskich uprawiać to, co chciałem i nawet pracy, 250 prac z promotorem, już ilu recenzentem, to już nawet nie liczę. Nie liczę tego. W każdym razie pozwalali mi. Przez sympatię, koleżeństwo. Jak poszedłem, to można sprawdzić. Nie ma już żadnego samodzielnego pracownika naukowego, który by cybernetkę społeczną brał. A wybitny profesor, filozof, z Kuby zresztą, i ojca doktora, dyrektora, etc., etc., opluł mnie jako czołego kołucha. Moja polemika z nim jest dostępna. Jaroszyński. Jest dostępna, możecie sobie wysłuchać. W YouTube. I jego tekstu, i mojej odpowiedzi na to. Czyli widzicie, oni konkurencję tępią, bo nie chcą, żeby było to, co w Benelówku się stało. No ale co w wojsku, w milicji? No, za mało było chętnych z RFN-u, żeby tu przyjechać. No to zostawili niższe szarże, no kapitana. Wyższy od majora usunięto i tu już na to znaleźli dość swoich specjalistów z RFN-u, opanowali. No, no licznie z innymi dziedzinami. My niestety takiej opcji, takiej możliwości by nie mieli. Ale proszę was, sprawa najważniejsza, że dlatego musimy się prywatnie doszkalać. Porzucenie w tej chwili hasła na przykład lustracji, dekomunikacji na NRD i RFN-u
polskiej nauce, to by była tragedia, dlatego że ta profesura jaka jest, taka jest, ale jest. A jakby to rozwalić, wszystko to nie byłoby czym zastąpić w ogóle. Nic by nie było po prostu. Więc to trzeba stopniowo, tych ludzi trzeba będzie, zwłaszcza młodych, przeszkolić, doszkolić, zapraszać tutaj młodych pracowników naukowych. Może ktoś z Państwa pomyśli też o karierze naukowej. No już mamy, proszę Was, mamy już dobre początki. No, jeden, albo mówiłem, kolega Grzegorz napisał pracę z filozofii na UKSW. No dzięki niej będziemy mieli rozpoznanie stanu informacyjnego, metodologicznego, bo nam o szczegóły nie chodzi. Metodologicznie odpowiedni izraelski, a nie tylko, bo on współpracuje z amerykańskimi, niemieckimi, angielskimi. Także dzięki koledze Grzegorzowi będziemy mieli dość szerokie rozpoznanie. KUL napisał pozytywną recenzję, wynika z tego, że na KUL zrozumieli to. Czyli no, mamy do szeroki. Filozofia jest na KUL. Jest ta jego praca do polskiego dostępna? No, jak się skończą te wszystkie te... Nie chciał udostępnić. Nie, do momentu obrony nie wolno. Chociaż pewnie ona już została udostępniona. Ale no, bo mnie teraz magisterska czeka. Ale bardzo będzie się w dyspozycji. Znaczy, ja mogę go zapytać, albo kolega może do niego wysłać kolega. Jak to ta sytuacja wygląda formalnie, ale na pewno będzie udostępniona. Drugi obronił już pracę magisterską z biologii w Łodzi, przymierza się do doktorski. Trzeci z naszych seminarzystów już zaczął pisać z nauk prawnych, bardzo ważne, optymalizacja procedur dowodowych. No to jest klucz. No co z tego, że zrobicie ilustrację, dekomunizację sędziów, no wyrzucacie złych. I co z tego? I przyjdą następni, którzy na pewno będą gorsi. To jest hipoteza, ale hipoteza tak prawdopodobna, że graniczy z pewnością. No to proszę Was, kluczem jest restytucja instytucji sędziego śledczego i szkolenie kandydatów na sędziów śledczych w nowoczesnej teorii dowodów. Na tym pracują się nad kolegą prawników. Proszę Was, także jakieś postępy są, wszystkich namawiam do tego. A rozmawiałem z takim jednym prawnikiem na ten temat, to się strasznie uruszył, że chce wprowadzać zamach na niezależność sędziów już zupełnie. A Kościuszko, to nie mógł po prostu. No to jakie niezależność? Chcemy dać im narzędzie, ułatwić im pracę sędziom. No a będą się musieli wtedy... Nie być właśnie sędzia śledczy. Prokurator z definicji nie jest niezależny. Prokurator ma na sobą władzę, którego mogą odsunąć od sprawy, kazać mu tam coś, a sędzia śledczy byłby dopiero niezależny. No proszę, kochani, pomodlimy się na tym punkcie.